Nasi studenci podczas sesji wykazują się zdobytą wiedzą, a nam o odpowiednim stroju na egzamin opowiedzą. Bo to nie filozofia ubrać się zgodnie z dress code'em, tak by zakryć chociażby to, co rozprasza nas na co dzień. Żeby na egzamin ubrać się godnie, nie tylko trzeba założyć spodnie. Chcesz poznać receptę na odpowiedni strój? Studenci dobrze prawią. Słuchaj ich rad, byś wypadł przed profesorem klawo. Ja myślę, że student powinien przechodzić na egzamin ubrany ładnie, no wygodnie dla niego, ładnie, ale jednocześnie powinien być tak ubrany, żeby ten jego ubiór nie był elementem lekceważenia uczelni i wykładowcy, ale i również jego. No, nie jestem zwolennikiem tego, że wszyscy muszą chodzić pod krawatami i sztywni być tak, jakby połknęli kij od szczotki, no ale z drugiej strony nie muszą być niechlujni, bo no, szukajmy złotego środka, tak żebyśmy szanowali siebie i wykładowców. Złoty środek powinien obowiązywać nas. Ubierajmy się więc wygodnie i w smak, by wstydzić się nie musiał żaden z Was.